Usłyszałem, że realizacja większości oczekiwań powiodła się. Pani wspomniała o pierwszych próbach przytulenia się. Pan wspomniał o przyjemnym spędzeniu soboty i niedzieli, tak? Wyjątkowo rodzinnie. Tak. Mówiliście państwo, że macie takie sytuacje, przyzwyczajenia, aby zwracać uwagę głównie na właśnie na te sytuacje, nazwijmy w skrócie, negatywne. Trudno jest państwu dostrzec, że pani i pan mogą i kierują do siebie dużo pozytywnych informacji. Chcę teraz państwu zaproponować proste ćwiczenie. Chciałbym, żeby każde z was z osobna przez moment zastanowiło się nad tym, co było dobrego, pozytywnego w ciągu tych 2 tygodni. Co najbardziej podobało mi się u współmałżonka, współmałżonki. To są takie właściwie 4 propozycje zdań, które można byłoby po prostu dokończyć. Mamy to przygotowane. Bardzo proszę. Dziękuję. Spróbujcie się skupić i napisać, co było dobrego, pozytywnego. Czy już? Proszę, aby każde z was z osobna przeczytało drugiej osobie, współmałżonkowi, to, co zapisało. Ale tak... Tak? Patrząc w oczy? Bardzo dobry pomysł. To może ja zacznę. Najbardziej podobało mi się u ciebie, jak uśmiechałaś się do mnie i wieczorem oglądaliśmy razem telewizję, oczywiście leżąc blisko siebie. Miło było, gdy mówiłaś do mnie, kochanie. Kiedy po powrocie do domu całowałaś mnie. Kiedy wychodziłem do pracy również. Jestem tobie wdzięczny za to, że podjęłaś ze mną tę terapię. Jestem ci bardzo za to wdzięczny. Jestem ci wdzięczny za to, że jesteś, że urodziłaś nam dzieci. Twoja bliskość daje mi bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. No, czuję się potrzebny. To jest dla mnie ważne. Bardzo proszę, pani Karolina. Tak. Najbardziej podobało mi się, że byłeś blisko z nami. Że znowu byliśmy rodziną, że byłeś dla mnie czuły. I że jak wracasz z pracy, wiem, że ciężko pracujesz po całym dniu pracy. Miło mi było, że zrobiłeś mi masaż karku i że... I że starałeś się, żeby było między nami dobrze. Jestem tobie wdzięczna. Za pomoc, za cierpliwość w cały ten weekend. I że wróciłeś, i że
jesteś teraz taki, jak byłeś kiedyś. Przepraszam. Spróbujcie może teraz ocenić wartość, jaką ma dla was to, co usłyszeliście na skali od 1 do 7, gdzie 1 to jest bardzo mała wartość, a 7 bardzo duża. Jaką wartość ma dla pani, pani Karolino, to, co usłyszała pani przed chwilą od męża? No, 7. 7, tak? 7. A czemu nie na przykład 6? No bo ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że w tylu punktach jesteśmy zgodni i że mąż w ogóle to wszystko widzi, że ma świadomość. A pan? Jakie znaczenie ma dla pana to, co usłyszał pan przed chwilą od żony? Też 7. Też? Też. To, co żona napisała. Ja to czułem, kiedy byliśmy przedtem we dwójkę ze sobą. Właśnie to, co napisałem, czułem się tak bezpiecznie i taki potrzebny się czułem. Ja to, co czytałem i to, co żona mi czytała, to wszystko dla mnie było takie ważne. Oboje państwo powiedzieli, że w ten weekend jakoś dziwnie czuliście się. Co to było? Na czym ta dziwność polegała? Nie wiem. Jakoś tak dziwnie, że mąż był taki obcy. Przepraszam, nie chcę cię urazić, wiesz, o co chodzi, ale jakbyś to nie był ty. No zupełnie... Ja też się czułem trochę nieswojo. Trochę się wstydziłem nawet. A do jakiego męża pani się przyzwyczaiła? No do takiego, którego praktycznie nie ma w domu. Do takiego, który nie pomaga, nie... No do takiego nieobecnego. A nie usłyszałem, z jakim mężem pani jest lepiej. No oczywiście, że z tym teraz. Z tym teraz? Tak. Z tego ostatniego weekendu? Tak, zdecydowanie. A panu? Panie Arturze, czemu to było dziwne? Ta bliskość... Ta bliskość była taka dziwna. Dawno ze sobą nie byliśmy tak blisko razem. Wtedy, kiedy żonie masaż robiłem, jakoś tak było dziwnie. No, ale przyjemnie. Tak, właśnie. No tak jakbym to nie mojej żonie robił. Aha. To... Naprawdę miłe to było. Takie, no, dziwne uczucie. Czy możemy zachować te kartki? Tak, oczywiście możecie je państwo zachować. Na dzisiejsze spotkanie też przynieśliście inne kartki z opisem tego, co jest ważne w waszym życiu, zarówno dla was indywidualnie, jak i dla waszego związku. Ja mogę pierwsza, tak? Tak, bardzo proszę. Najważniejsza jest dla mnie rodzina. Rodzina. Rodzina i miłość. Potem zdrowie. Zdrowie. Tak? Zaufanie. Praca, pracowitość, żeby... Jako piąte napisałam przyjaźń. I takie coś jak planowanie i dążenie do celu, żeby móc coś zrealizować. Dążenie do celu jest dla mnie ważne. Realizacja planów. I jak to po ostatnim spotkaniu napisałam i potem spojrzałam na to, to jeszcze ostatnie to niekonfliktowość. Niekonfliktowość? No, tak.
Napisać czy nie dopisać? Tak, tak, napisać. Nie konfliktować, tak? A spróbujmy to jakoś przeformułować pozytywnie. No, taki spokój, żeby był w domu, taka równowaga. Równowaga w związku, tak? Tak. To tak to zapiszemy. No dobrze. Coś jeszcze? Tak patrzę na tę listę i zastanawiam się, które z tych wartości są dla pani indywidualne, osobiste, a które są związane z pani związkiem? Jakie potrzeby się za nimi kryją? No, prześledźmy, zobaczmy. Na przykład pierwsza wartość, rodzina i miłość. Ważne, tak? Bardzo ważne. Mhm. Nie wiem, jak dla męża, ale bardzo. Tak. Dla pana, jakie wartości są ważne w życiu? No, dla mnie bezwzględną wartością jest na pewno to leczenie, ta terapia odwykowa, a następnie rodzina, szacunek, zaufanie. Poczucie bezpieczeństwa. Tak? Praca. Praca. No i taka potrzeba bliskości, tak myślę. To. No dobrze. A czy mógłby pan powiedzieć parę słów o każdej z tych wartości? No więc to taką pierwszą wartością, jakim jest to leczenie, to jest dla mnie taką nadrzędną wartością, bo ja nie chcę wracać do tego picia. Chcę po prostu jak najwięcej zdobywać wiedzy na ten temat, na temat mojej choroby, żeby zdobywać takie nadrzędne umiejętności, żeby móc radzić sobie z tą chorobą, żeby zdrowieć. No bo jak będę uczył się na nowo żyć i tak będę utrzymywać abstynencję, to i automatycznie rodzina będzie inaczej funkcjonowała. Poza tym też uważam, że rodzina powinna być blisko mnie w tym leczeniu. To też jest dla mnie bardzo ważne. Szacunek. Szacunek do małżonki, do dzieci, też szacunek do samego siebie. Powiem szczerze, że kiedy zdarza mi się czasami wobec małżonki, że jestem tak nie fair, coś jej odpowiem, to później mam takie do siebie jakieś pretensje albo żal, że właśnie tak, a nie inaczej postąpiłem. Czyli właśnie no, jakoś tak tracę szacunek do samego siebie. Zaufanie. Chciałbym, żeby żona mi ufała. Też wiem, że powinienem tutaj włożyć jak gdyby więcej wysiłku i wykonać taką większą pracę nad samym sobą, żeby być odpowiedzialnym. No właśnie, to też odpowiedzialność jest ważna. No, poczucie bezpieczeństwa, może tutaj wrócę do tego weekendu, który razem spędziliśmy. Czułem się wtedy taki... No, czułem się wtedy taki bezpieczny w domu. Bardzo. No, a jeżeli chodzi o tą pracę, to tutaj akurat no, ja mam poczucie bezpieczeństwa. Rozumiem. Nic nam nie brakuje akurat, jeżeli chodzi o... Popatrzmy na te dwie listy. Zwróćcie uwagę, ile wspólnych wartości macie. Nawet możemy je podkreślić. Wspólne to zdrowie. Rodzina? Rodzina, tak? Rodzina, tak. I miłość. Tutaj spokój, też... równowaga, to też ma dużo... Zdrowie, czyli tu leczenie, tak? A leczenie też, tak. Zaufanie, też tutaj jest praca, zaufanie. Też pracowitość. Praca, pracowitość, a spokój, tak. Równowaga, to też jest, ma duży wpływ na to poczucie bezpieczeństwa w związku. Poczucie równowaga, bezpieczeństwa, tak, równowaga jeszcze. W związku, tak.
Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to też możemy tutaj podkreślić, tak. Tak, to jest tak. No to się okazuje, że choć nieco w innej kolejności, to dużo wspólnych wartości macie. Bo wartości mają to do siebie, że też ustalają nam takie cele, dążenia życiowe. One kształtują rodzinę, ale też i nas samych osobiście. Jacy jesteśmy, jakie realizujecie, jakie macie pomysły, żeby je wprowadzać w życie? No ja na pewno patrzę po mojej stronie na trzeci punkt, na zaufanie. I no, chciałam powiedzieć, że z mojej strony na pewno będzie to wymagało ogromnej pracy. W jaki sposób? No, żeby zaufać z powrotem mężowi, żeby... Ale też myślę, że... odnośnie tego zaufania, że to też ja muszę wykonać tutaj dużo pracy, żebyś ty właśnie mi mogła zaufać. No właśnie tak też pomyślałam, że dobrze by było, żebyś nad tym popracował. Nie chciałam tego mówić. Jak pani wspomniała, to czeka panią praca w tym zakresie, o czym pani myślała, tak? No tak. No, nie wiem, może... No właśnie, żeby znowu na powrót uwierzyć mężowi, żeby go tak nie kontrolować, bo ja wiem, że kiedy on wraca z pracy, jest bardzo zmęczony, a ja wtedy jeszcze kontroluję telefony, sprawdzam, wącham, no i może go to irytować po prostu. Ja wiem, że go to złości, ale zwłaszcza, że no ostatnio już właściwie brak powodów do tego kontrolowania. Czy może teraz pan wskazać, jak realizuje swoje wartości? No, właśnie ten punkt pierwszy, leczenie. Myślę, że no właśnie, jak będę się leczył, no to będę, prawda, zdobywał większe umiejętności w leczeniu, będę zdobywał większą wiedzę na temat mojej choroby. No i to też wpłynie lepiej na funkcjonowanie mojej rodziny. Chodzi mi coś takiego po głowie, że ludzie nieraz myślą, że samo leczenie, chodzenie na terapię i na meetingi wystarcza, żeby już samoistnie nastąpiły zmiany w rodzinie. Nie, nie, nie. Ja mówiąc o leczeniu mam na uwadze to właśnie zmiany u siebie. Nie to, że oczekuję właśnie tych zmian od żony. Właśnie czego właśnie dowiaduję się na terapii, że właśnie podczas terapii te zmiany są bardzo trudne. Na przykład zapominam zadzwonić do żony, że się spóźnię, wiem, że wtedy ona traci do mnie zaufanie. Znaczy jak ona też do mnie dzwoni, kiedy jestem zajęty i nie może się do mnie dodzwonić, bo niejednokrotnie nie odbieram telefonu od niej, a wszedłem w taki niedobry nawyk, że właśnie nie oddzwaniam i... właśnie jest mi trudno pamiętać o tym, co dla żony jest właśnie ważne. Żona przed chwilą powiedziała, że też ma takie odczucie, że zbyt często dzwoniła czy dzwoni do pana, że to jest coś, nad czym ona też chciałaby popracować, bo to się wiąże właśnie z zaufaniem. I ważne jest to, co państwo mówicie, żeby widzieć, że to nie jest tylko kwestia tego, co druga strona zrobi, ale też co ja mogę zrobić, aby to zaufanie wzajemne odbudować. No właśnie, tutaj ważny jest też szacunek. Mi się wydaje, że my jakoś tak no nie mamy tego szacunku do siebie. Ja nie mam szacunku do siebie czy ciebie? Nie. Dlaczego tak mówisz? No bo no niejednokrotnie wypominasz mi wiele rzeczy. No ale tak to odbierasz? Tak. No to się... Nie wiem, no ja też w takim razie nie czuję się szanowana, bo nigdy nie jestem informowana, o której wrócisz, wracasz, o której bądź. I ja się po prostu denerwuję, no. I to jest objaw nieszacunku, braku szacunku do mnie. No przecież wiesz, że jesteś dla mnie ważna. Skąd mam wiedzieć, że jestem dla ciebie ważna? No, no jakbyś nie była ważna, to bym dla ciebie obiad ugotował. No. A kiedy ostatni raz powiedział pan żonie, że jest ważna dla pana? Jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Dawno, dawno.
No nie, już byliśmy małżeństwem. Właśnie. A ja jestem dla ciebie ważny? A ja jestem dla ciebie ważny? Oczywiste, prawda? Gdybyś nie był dla mnie ważny, to mnie by tutaj nie było. Logiczne. Też mi o tym nie mówisz. No, czasami nie mówi się pewnych rzeczy, no bo właśnie one wydają się oczywiste. Zaobserwowałem, że zaczęliśmy mówić o wartościach i o tym, jak państwo chcieliby je wprowadzać, rozwijać. W pewnym momencie przeszliście do takich negatywnych informacji właśnie o braku szacunku do siebie. Takie negatywne rzeczy czasem łatwiej mówić, natomiast trudniej powiedzieć coś pozytywnego. Na początku naszego spotkania zaczęliście spontanicznie opowiadać o zadaniu i oboje skupiliście się na tym, co się nie powiodło. Natomiast dopiero później zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się powiodło. I okazało się, że w tych 2 tygodniach było dużo dobrych, fajnych, miłych rzeczy. Dobrze jest nauczyć się zauważać te pozytywne rzeczy i dawać pozytywne informacje. Powiem panu, że łatwiej jest w ogóle mówić o tych rzeczach negatywnych. I nawet przywołam tu taką sytuację, kiedy czuliśmy się tak dziwnie. Było miło, spokojnie, czuliśmy się właśnie tak właśnie, no, nieswojo. Natomiast jak tutaj tak sobie wyrzucamy sobie, no to, nie wiem, no, czuję się dobrze, tak normalnie. No tak, całe lata takiego treningu. No. Dokładnie. No właśnie. Może... Teraz trening w drugą stronę. Będzie nauką, jak zwracać uwagę na te właśnie pozytywne rzeczy. Może parę słów na koniec. Jak dzisiaj wam tutaj się siedziało? Jak wam się rozmawiało? No ja powiem panu, że zawsze po tym naszym spotkaniu wychodzę dużo spokojniejszy, bardziej taki właśnie... Podoba mi się. Coś żonie chciałby pan powiedzieć? Wyrzucić? Karolina, bardzo cię kocham. Bardzo. Przecież wiesz, że ja ciebie też. Mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję ci, że jesteś przy mnie. Ja ciebie też. Kiedy tutaj przyszłam, miałam oczywiście wątpliwości. Dzisiaj też przyszłam z niechęcią. Nie wiedziałam, czy dalej chcę przychodzić. No ale po tym, czego się tutaj dowiedziałam dzisiaj, i no, to chyba trzeba dalej pracować. Coś robić z tym całym zamieszaniem. Ja też bardzo ci dziękuję za to, co dzisiaj usłyszałam. Teraz jest dobry moment, aby bardziej dokładnie określić państwa udział w naszym programie. Odbyliśmy do tej pory 3 spotkania. Całość programu obliczona jest na 8 sesji. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Podstawowe cele naszych spotkań, jakie udało się do tej pory sprecyzować, to zbliżenie wzajemnych oczekiwań, poprawa umiejętności komunikacji oraz rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Chciałbym zapytać każdego z was z osobna, czy jest gotowy zrealizować cały ten program? Tak, ja jestem gotowy. Tak, ja też. Tak? To do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.